Dzień dobry, cześć. Siemaneczko, Billy Sparrow. Hania S. 5 minut. Zero waste. Hania, kiedy po raz pierwszy spotkałaś się z tym terminem? Jakoś tak w ciągu ostatniego roku, nie? Mhm. Może rok temu. Głośno jest o tym, tak? Jest sucking sex. Jak ktoś idzie ze słomką, to tak widzę i tak o, on ma słomkę. Jak byłam, w sensie, zauważam to. Jak byłam w Krowarzywa, to właśnie już zobaczyłam to, że to oni zapytali mnie, czy ja chcę w ogóle słomkę. Tak, a nie, że ja muszę się starać, żeby powiedzieć o tym, że czy chcę, czy nie chcę, tylko to oni mnie pytają, czy ja w ogóle chcę. Sposób, w jaki zetknęłam się po raz pierwszy z Zero Waste, to był TED Talk takiej pani, która pokazywała, że przez kilka ostatnich lat jej życia w tym słoiku są zamknięte wszystkie jej odpady. Jak ja to zobaczyłam, to mi takie... What? To było dla mnie wtedy takie mega skrajne, nie? Takie z jednej strony... Mega szacun, bo ona tam połowę rzeczy produkowała sama przecież w swoim życiu, żeby nie mieć tych odpadów. Ale z drugiej strony też no coś całkowicie nie do osiągnięcia dla mnie. W tym swoim zabieganym życiu, gdybym ja jeszcze miała pilnować, żeby moje odpady przez kilka lat się mieściły w tym słoiku, nie? To po prostu umarłabym chyba. I dlatego ja się bardzo cieszę, że ta idea się rozrosła też na takiej zasadzie less waste. Tak. Że po prostu masz się racjonalnie zastanawiać, czy zawsze potrzebujesz tej dodatkowej, kurde, siatki. Mi do tego dużo bliżej. W sensie z terminem Zero Waste może się zetknęłam jakoś w zeszłym roku, tak? Ale na przykład to, żeby zwracać na to uwagę, to ja miałam wszczepione od dziecka, bo moja mama nigdy nie brała toreb plastikowych, zawsze ze sobą nosiła i zawsze mi wkładała do każdego plecaka, mówiła, że mam mieć siatkę. Mm-hmm. Bardzo o to dbała, ogólnie w mojej rodzinie się tak o tym myśli i zawsze się segregowało śmieci. Mm-hmm. Totalnie jestem w stanie to dosyć łatwo wdrażać do swojego życia z takimi rzeczami, które faktycznie są uznawane przeze mnie za proste, typu, żeby nie brać tej siatki, i tak dalej, ale no z drugiej strony jest coś takiego teraz, że zrobiła się moda na zero waste. W sensie, że ludzie nie myślą tak naprawdę o środowisku, tylko o tym hashtagu i jakoś tak stało się to czymś fajnym. Mhm. I teraz pytanie, czy to jest źle? Nie, moim zdaniem to jest dobre. Jeżeli ktoś nie jest hipokrytą, że tutaj w ogóle hashtagi sucking sucks i tak dalej, a za chwilę się obraca i po prostu bierze taki wazon ze słomek. Ale właśnie, bo trochę tak zabrzmiało, jakbym ja mówiła, że to jest złota moda. Mhm. Ja sądzę, że to jest bardzo spoko, dlatego że skoro ktoś robi to tylko dlatego, że to jest modne, ale jednak robi coś dobrego dla środowiska, dla świata, tak? No to kurde, no to co za różnica, jakie ma motywy? Jakby robi coś dobrego. No. Ale z drugiej strony, ja jeszcze spotkałam się z takim głosem, że te słomki w tych oceanach to jest 0,5%. Taki w ogóle promil, że tak naprawdę, nie wiem, w porównaniu z tworzywami sztucznymi, na przykład z naszych butów, to całkowicie nie jest jakby zauważalna rzecz. Ale no problem polega na tym, że no jak zrobisz, przepraszam bardzo, ale akcję, że halo ludzie, proszę przestać nosić buty i tylko jakieś ekobuty kupować, no to jak bardzo jest trudniejszy ten jakby próg wejścia dla tych ludzi do tej akcji, niż po prostu odmawianie słomki. I ta słomka jest trochę takim symbolem... Chciałaś to powiedzieć? Tak. Wyciągnęłam ci to z ust. Ona jest takim symbolem tego, że masz zacząć myśleć o tym, zwracać uwagę na to, czy bierzesz tę siatkę i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się od słomki, a jak zaczniesz odmawiać słomki, to może zwrócisz uwagę, ile plastiku masz w domu, ile bez sensu, że dzieci pakują w ten plastik i możesz po prostu powiedzieć, a tutaj nie potrzebuję na przykład, nie? Ja przyznaję, że mnie jakoś nie zawsze super wychodzi to wszystko, dlatego że ja na przykład bardzo często zamawiam jedzenie na wynos. Zawsze mam ze sobą taką materiałową torbę, idę na zakupy, czy właśnie postaram się pamiętać o tym, żeby nie brać tej słomki, to jakby spoko. No, ale też mi się często opowija noga i nie robię wszystkiego idealnie, tak jak powinnam. Mi też dużo bliżej do filozofii less waste niż zero waste. No nie mogę powiedzieć, to by była hipokryzja, gdybym mówiła, a tu hashtag zero waste. No absolutnie nie, no bo ja używam jednak ten plastik, kupuję rzeczy, które są pakowane w plastik, tak? Ale no dla mnie, mówię o sobie, to nie jest możliwe, żeby wszystko wyeliminować, bo moje życie w tym momencie właśnie, tak jak ty na przykład masz takie życie, że zamawiasz często jedzenie, tak to moje życie też składa się z takich rzeczy, które no, są powiązane z plastikiem i nie mam na to wpływu często. Mhm. Ale no tyle, ile mogę, staram się robić. Tak, i to już jest jakby fajnie, gdyby każdy z nas robił tyle, ile może. My zapominamy często, że wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków i to pięknie jest... Pięknie powiedziane, takie... Hanno. A nie. Piszcie, jakie są wasze małe kroki w tym. Tak. I trzymajcie się. Pa!